Balto. Jak mi zimno. Zamarzam. Zwariowałeś. Trzęsący się miś polarny. Misiom polarnym nie może być zimno. Nic mnie to nie interesuje. W takim razie nie jestem prawdziwym misiem polarnym. Jesteś niemożliwy. I z roku na rok stajesz się coraz gorszy. To dlatego, że z roku na rok jest coraz zimniej. Bzdury. Zimy na Alasce są zawsze takie zimne. Jeśli ci się nie podoba, to się przeprowadź na Saharę. Na Saharę? Zwariowałeś? Tam jest znacznie za gorąco. Więc nie ma dla ciebie nadziei. Wy dwaj znowu się kłócicie? O co tym razem? On zamarza z zimna. Słyszałeś kiedyś o czymś takim? Daj mu spokój. Jak jest ci zimno, to jutro przyniosę ci szalik. Szalik? Czy musisz go rozpuszczać? Nikt mnie nie rozpuszcza. A masz dla mnie jakieś rękawiczki? Gdybyś nosił rękawiczki, to byś nie mógł łapać ryb. Czy masz dla mnie jakieś rybki? Jeszcze nie. Czekałem na ciebie i Judy. A gdzie jest Judy? Już idzie. Tylko musiała jeszcze o czymś porozmawiać z Baltą. To może chwilę zająć. Chciałbym wiedzieć, o czym oni tak sobie cały czas opowiadają. Przecież nic ciekawego się tutaj nie dzieje. No właśnie. No to zaczynajmy bez Judy. Ja też chcę połowić. Jestem głodny. To sobie sam złap. Jeszcze może mam łowić dla ciebie ryby? Ale woda jest dla mnie zdecydowanie za zimna. Na pewno się zaziębię. Jak mówiłem, nie ma dla ciebie nadziei. Timbu, nie dotykaj ryb. Te rybki są Nico i Judy. Sam sobie złap. Jesteście. Widzisz, Balto też uważa, że sam powinieneś polować. Dalej, Balto. Ugryź go w nogę. Nie bądź taki. Nam wystarczy. Jak chcesz, to weź sobie Timbu. Tylko już mnie nie proście o więcej ryb. Dzięki, Judy. Nie ma za co. Chodź, Nico. Twoja mama czeka na rybki. Do zobaczenia jutro, Balto. Nico przyniesie mi jutro szalik. A pojutrze parę butów, co? To nie taki zły pomysł. Jesteś po prostu niemożliwy. Przyglądam się tobie. I co z tego? Znowu przystawiasz się do Judy. Już ja cię przejrzałem. Po prostu jesteś zazdrosny. O ciebie? Pokażę Judy, kto jest mądrzejszy i silniejszy. Homo, spokój. Spokój, Balto. Przestańcie na siebie warczeć. To dlatego, że nie mają co robić. Psy pociągowe potrzebują dużo ruchu i ćwiczeń, bo inaczej zaczynają cały czas rozrabiać. Nie przypominam sobie czasów, żebyśmy zostali tak odcięci od świata przez śnieg jak w tym roku. Ostatnia taka zima była 10 lat temu i było wtedy minus 50 stopni. Ta zima wydaje się, że będzie trwała jeszcze ze 4-5 tygodni.
Nie mamy wystarczających zapasów, żeby wytrzymać tak długo. Dzień dobry, Matt. Dzień dobry, doktorze. Czy ma pan chwilę, żeby zbadać Mary? Ma chyba gorączkę i strasznie narzeka na ból gardła. A wiesz, jak ona narzeka, jak cokolwiek ją boli. Tak, to ją trzeba trzymać w łóżku. Sama jest sobie winna. Cały czas wybiega z domu bez czapki i szalika. Byłaś dokładnie taka sama. Dobrze pamiętam. Oczywiście zaraz przyjdę do was. A poza tym, co macie na obiad? Oczywiście jesteś zaproszony na obiad. Doktorze, ty to potrafisz się wprosić na obiad. A wy pójdziecie ze mną. Mam już dosyć waszych kłótni. Dobra, biegniecie czterokrotnie tam i z powrotem. Startujecie, jak doliczę do trzech. Teraz się okaże, kto jest szybszy. Dokładnie. Raz, dwa, trzy. Mogę się założyć, że wygra Balto. Ja też. To ja się zakładam, że Balto wygra. Jak chcesz się założyć, to musisz obstawić Como. W porządku, to zakładam się, że Como wygra. A o co się zakładamy? Jak wygra Balto, to dajesz mi rybkę. Dobrze. A jak wygra Como, to ty dajesz mi rybkę. Como wygrał. Brawo, Como. A ty, Balto, mógłbyś przynajmniej się postarać biec szybciej. Wystarczy tego, wracamy do domu. Jesteś mi winien rybkę. Dalej do wody, Timbu. Ale widziałem, jak Como oszukiwał na pierwszym zakręcie. Nieprawda. Como wygrał. Wskakuj do wody. Dalej. Pomocy. Dalej, Timbu, łowisz rybki. Znowu idziesz spotkać się z Judy? Daj mi spokój, więcej z tobą nie rozmawiam. Como, gdzie jesteś? Chodź tu w tej chwili. Co za szkoda, ale dopadnę cię następnym razem, głupi kundel. Nie ma Nico i Judy? Mieliśmy się tu spotkać. Jeszcze ich nie ma, ale na pewno przyjdą. Ja też na nich czekam. Nico miał mi przynieść szalik. Jest mi bardzo potrzebny. Pluskacz wrzucił mnie do wody wczoraj i już jestem zaziębiony. Tak, ale to dlatego, że nie chciał oddać swoich długów zakładowi. Sami to wyjaśnijcie. Ja się nie będę wtrącał. Idę znaleźć Nico i Judy. Co jeszcze tutaj robicie? Wszyscy na was czekają nad wodą. Nie możemy wychodzić. Nico jest chory i musi zostać w łóżku. Szkoda. Nic się nie da zrobić. Czy chcesz, żebym wam przyniósł ryby? A mógłbyś? Oczywiście to będzie dla mnie przyjemność. Dzień dobry, Balto. Biegnij do domu i powiedz Mattowi, żeby do mnie wpadł. Muszę z nim porozmawiać. Ale ja obiecałem przynieść ryby dla Nico, ponieważ jest chory. Czy Como nie może powiedzieć Mattowi, żeby przyszedł? Balto, zrób to, co ci mówię, rozumiesz? Co się z wami dzieje? Ta kłótnia ma się w tej chwili skończyć. Wejdź, Matt. Co słychać, doktorku? Nie jest dobrze. Czy wiesz, że więcej niż połowa dzieci leży chora w łóżkach? Nic dziwnego, jest strasznie zimno. Tak jest co roku.
Też mi się tak na początku wydawało, ale to nie to samo. Większość dzieci ma dipteria. Dipteria? Bardzo niebezpieczne. Masz rację. Jeśli dzieci nie będą dobrze leczone, to choroba może być nawet śmiertelna. Gardło staje się coraz węższe, aż w końcu nie można oddychać. Ale możesz wyleczyć dzieci, przecież jest na to lekarstwo. Tak, ale dipteria jest bardzo zaraźliwa. Jeśli więcej dzieci zachoruje, to nie wystarczy mi zapasu leku. Doktorze, proszę natychmiast przyjść. Gorączka Nico cały czas wzrasta i prawie nie może oddychać. Będę potrzebował więcej leku, a jest on tylko do kupienia w Anchorage. Wcale się to dobrze nie zapowiada, Balto. Do Anchorage jest ponad 400 kilometrów i nawet jakbym miał 10 psów pociągowych do sań, to i tak byłoby to ciężkie zadanie. Tak jak myślałem, Nico jest także zarażony. Czy uda się dotrzeć do Anchorage na saniach? Niemożliwe. Utknęlibyśmy po paru kilometrach. Na ile ci jeszcze starczy zapasu? Na 4 dni, jeśli żadne inne dziecko się nie rozchoruje. A jak się skończy, to co wtedy? Dzieci zaczną umierać. Nie będę mógł nic zrobić. Miło, że nas odwiedziłeś, Balto. Nico się strasznie nudzi. Posłuchaj, Judy. Nico jest śmiertelnie chory. Coś ty. Doktor właśnie dał mu lekarstwo i Nico czuje się dużo lepiej. Nie, Judy. Doktorowi kończy się zapas leku i jeśli nie będzie go miał więcej, to nie wyleczy Nico. Teraz doktor i Matt próbują wymyśleć, jak przywieźć więcej leku. Szybko, chodź ze mną. Proszę o spokój, mam jeszcze lekarstwo. Ale to już końcówka. Matt musi wziąć psy i sanie i pojechać do Anchorage. Spokojnie. Matt powiedział, że nie ma jak się przedostać do Anchorage saniami. Ale psy mogłyby się przedostać. Były już przecież w Anchorage i znają drogę. Ale bez ciebie, Matt, czy jest to w ogóle możliwe? To jedyna nadzieja, jaką dzieci mają. Matt ma rację, to nasza jedyna szansa. Psy muszą się dostać do Anchorage. I to te najszybsze. Zorganizujemy wyścig i dwa najszybsze psy wyruszą natychmiast. Dobrze. Proszę wszystkich o przyprowadzenie swoich psów. Timbu, może znowu chcesz się założyć? Lepiej nie. Ja to chyba mam difterinę co roku w zimie. Bzdura, misie polarne nie mają takich chorób. Dalej, ufasz sobie, czy nie? Oczywiście, że sobie ufam. Dlatego zakładam się, że Como wygra tym razem. W takim razie ja obstawiam Balto. Gotowi? Policzę do trzech i start. Raz, dwa, trzy. Como. Balto. Brawo, Balto. Brawo, Judy. Balto i Judy wyruszą jutro o świcie. Uda nam się. Na pewno się uda. Po prostu nie masz szczęścia. No dalej, Timbu, pływamy. Pomocy! Judy, nie możesz mnie zostawić. Nie chcę zostać sam, proszę.
Próbowałam mu to wytłumaczyć, ale nie chce mnie słuchać. Proszę, Judy, poproś Balto, żeby wziął ze sobą Como. Tak, bardzo cię proszę, Judy. Balto i Como sobie poradzą. Dobrze, Nico. Jak tak bardzo chcesz, to zostanę. Como był na mecie prawie tak samo szybko jak ja. Na pewno sobie razem poradzą. Kocham cię, Judy. Zapewne wszyscy już wiecie, że Judy musi zostać z Nico. Dlatego Como będzie towarzyszył Balto. W was jest nadzieja na zdrowie dzieci. Wszyscy mieszkańcy na was liczą. W woreczkach macie adresy lekarzy i recepty na leki, które musicie zabrać. Niech nic was nie zatrzymuje. Macie 3 dni na dotarcie do Anchorage i powrót do domu. Uda wam się tylko, jeśli nie będziecie w ogóle odpoczywać. Musicie cały czas biec. Na pewno nam się uda. Jeśli Balto nie wytrzyma, to na mnie jeszcze możecie liczyć. Świetnie. Wszyscy trzymamy za was kciuki. Jesteście naszą jedyną nadzieją. Jak ci się wydaje? Uda im się? Oczywiście, że im się uda. Chcesz się założyć? Daj mi spokój. Już nigdy w życiu się nie założę. Na pewno nie. Spokojnie, Como. Jeśli wystartujemy takim szybkim tempem, to nie starczy nam sił na całą drogę. Dobiegnę z powrotem jako pierwszy i Judy już nigdy nie będzie chciała się zadawać z Balto. Dalej, idziemy. Poczekaj, zmęczyłem się. Mówiłem ci, żebyś tak nie pędził. Trzeba oszczędzać siły. Powiem ci to tylko raz. Lepiej przestań się mnie czepiać, bo co? Judy, czy ja umrę? Nie, Nico. Balto przyniesie ci lekarstwo. Musisz w to wierzyć. Obiecaj mi to. Tak, obiecuję. Jeśli Balto powiedział, że przyniesie lekarstwo, to na pewno tak będzie. I jak, doktorku? Co z dziećmi? Bardzo źle. Właśnie wracam od Nico. Od choroby jest nie do rozpoznania. Jak myślisz, Matt? Czy uda się Como i Balto wrócić na czas? Nie wiem, doktorze. Naprawdę nie wiem. Czy naprawdę musimy biec przez całą noc? Matt powiedział, że nie wolno nam spać, ponieważ nie zdążymy wrócić na czas. Wilki! Como, uciekaj! Chyba ich zgubiliśmy. Jak ci się wydaje, Balto?
Chyba tak. Ale było blisko. Prawie nas dogonili. Ale nie mogę już biec dalej. Ja też. Może powinniśmy odpocząć. Tam na wzgórzu możemy na chwilę się położyć. Balto, co się dzieje? Jesteśmy w Anchorage. Nikogo jeszcze nie ma. Co robimy? Musimy poczekać. Za chwilę ktoś powinien się pojawić. Niemożliwe. Przecież to psy Matta Spencera z miasteczka Nome, co najmniej 400 kilometrów stąd. Doktorze, proszę spojrzeć. Uwaga. Mamy epidemię dyfterytu w Nome. Bardzo potrzebujemy lekarstwa. Każda chwila jest na wagę złota. Obudzę ich. Niech odpoczną, dopóki nie zbierzemy leków. Muszą nabrać dużo sił. Pobudka Balto, pobudka Como. Dobre pieski. Słuchajcie uważnie. Lekarstwa schowałem do sakiewek. Po jednej paczce lekarstw dla każdego z was. To będzie cud, jak im się uda. Przecież są takie zmęczone. Nie możecie odpoczywać po drodze. Jak się położycie i zaśniecie, to zamarzniecie na śmierć. Życzę wam wiele szczęścia. Balto, nie możemy dalej iść w taką pogodę. Musimy poczekać, aż minie burza. Nie możemy się zatrzymać. Słyszałeś, co mówił doktor? Że jeśli się zatrzymamy, to zamarzniemy na śmierć. Chyba się zgubiliśmy. Na pewno już tędy szliśmy. Jestem tak zmęczony, że muszę chwilę odpocząć. Dlaczego ta przeklęta burza nie może się skończyć? Matt, muszę mieć lekarstwo najpóźniej do wieczora, bo inaczej dzieci nie będzie można wyleczyć. Gdybym tylko mógł jakoś pomóc. Może wezmę sanie z psami i poszukam Balto i Como? Matt, w taką pogodę nic się nie da zrobić. Jakbyś zaczął ich szukać, to sam mógłbyś zginąć. Doktorze, musi pan przyjść do Nico. Jest z nim bardzo źle. Chyba umiera. Chyba przysnąłem na chwilę. Como, obudź się. Obudź się. Nie mogę dalej iść. Daj mi spać. Musimy iść dalej. Chodź szybko. Ja tu zostaję, Balto. I tak nie zdążymy na czas. Tak wolno się poruszamy, że i tak będzie za późno. Już i tak nie uda nam się uratować dzieci.
Nie wiem. Może masz rację, albo nie masz racji. Może dzieci można uratować. Jak chcesz, to zostań. Ja idę dalej. Como? Jesteśmy nad przepaścią. Teraz musimy tylko przeskoczyć przez przepaść i jesteśmy w domu. Nie, Como. Wiesz co, pluskacz? Właśnie sobie obiecałem, że jeśli dzieci wyzdrowieją, to nałapię im tyle ryb, ile będą chciały. Bez różnicy, jak zimna będzie woda. Nie będziesz już musiał. Dlaczego? Ponieważ niedługo nie będzie już dzieci w mieście. Nie wierzę w to. Niko złapie taką dużą rybę, że na pewno wyzdrowieje. Na pewno mu pomoże, zobaczysz. Kto wie, może masz rację. Nie zawsze rybka pomaga na wszystko. Judy, Judy. Proszę, Judy, to dla Niko. Sam złapałem. Musi się teraz dobrze odżywiać. Dziękuję, Timbu. To bardzo miłe z twojej strony. Ale to nie pomoże, Niko. Czy umarł? Nie. Ale doktor powiedział, że jeśli Balto i Como nie wrócą do wieczora, to może nie przeżyć nocy. W takim razie idę ich poszukać. Nie uda mi się. Nie uda mi się przeskoczyć przez przepaść. Muszę najpierw odpocząć. Jeśli teraz odpoczniesz, to na pewno zaśniesz i zamarzniesz. Jestem za bardzo zmęczony. Poza tym i tak jest już za późno. Musisz biec dalej. Musisz. Spróbuj przeskoczyć. Na pewno ci się uda. Widzisz, udało ci się. Już jest za późno. Balto i Como nie wrócą na czas. To, czego od nich oczekiwaliśmy, było tak naprawdę niemożliwe. Najprawdopodobniej nawet nie dotarły do Anchorage. Nie, doktorku. Ci dwaj nigdy się nie poddają. Czuję, że są gdzieś niedaleko. Matt, tylko ci się zdaje. Wcale nie. Jestem pewien, że są niedaleko. Wezmę resztę psów i sanie i wyjadę im na spotkanie. Już jest za późno. Dalej, szukajcie Balto i Como. Idźcie sobie, już mi stąd. Dalej. Balto, wiedziałem, że ci się uda. Uratowałem go przed wilkami. Czy on żyje? Nie wiem. Zabierzmy go do domu. A widziałeś może Como? Nie, tylko Balto. No to poszukamy go później. Musimy jak najszybciej dać doktorowi lekarstwa. Udało im się, wrócili. Brawo, Balto wrócił. Doktorze, proszę, lekarstwa.
Ludzie, szybko dajcie mi koce dla Balto. Można go jeszcze uratować. A co ze mną? Też jest mi zimno i nikt nie daje mi koca ani nie proponuje ogrzania się przy ognisku. Dzięki Bogu. Wszystkie dzieci wyzdrowieją. Lekarstwo dotarło w samą porę. Już za 2 tygodnie będą się znowu bawić na dworze. A jak się czuje Balto? Cały czas śpi. Strasznie się zmęczył, ale wróci do zdrowia. A Como? Nie wiem. Właśnie jadę go znowu poszukać. Balto, jesteś bohaterem. Nigdy się nie poddajesz, co? Gdzie jest Como? Czy żyje? Przykro mi, doktorku. To był świetny pies. To prawda. Nigdy go nie zapomnę. Dalej, Timbu, czekam. A na co czekasz? Na twoją obietnicę. Obietnicę? Nie przypominam sobie żadnej obietnicy. Ale ja sobie przypominam. Każde dziecko, które wyzdrowieje, dostaje od ciebie rybkę. Nie przypominasz sobie, że tak mówiłeś, co? Ja tylko tak sobie mówiłem. Obietnica to obietnica. Więc... spływaj! Pomocy!